Siemanko moi drodzy, dzisiaj zupełnie inny materiał. Jak widzicie, nie jestem nad wodą, przynajmniej jeszcze. Dwie z czterech paczek, takich większych zakupów wędkarskich, moi drodzy, może już jest troszeczkę końcówka sezonu, faktycznie, ale nadal będziemy walczyć, moi drodzy. Coś na to, na co troszeczkę długo czekałem. Coś, co mnie naprawdę mocno intryguje, jeżeli chodzi o wędkarstwo, bo kilkukrotnie dopiero łowiłem z pontonu. Już wam powiem, że jest to ponton i jest to silnik. Zaraz przejdziemy do otwierania tych paczek. Sami zobaczycie, co kupiliśmy. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Jak na razie wiem, że jest ponton dość ciężki, ale dobra. Raz, dwa, idę otwierać. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink. Dzisiaj wam pokażemy, jak będziemy rozkładać ponton, na którym będziemy śmigać to, co nagrywałem wcześniej na podwórku. No to nie wiedziałem, że aż tak będzie słychać to, co się dzieje w tle, czyli remont drogi, więc się do niczego nie nadawało. Więc tak pokrótce, co my tutaj mamy, to mamy ponton 3,30 na 1,60 m, taki będziemy śmigać. Do tego mamy silniczek elektryczny 34 LBS, który bardzo dobrze daje radę. Nawet jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, że tak się na nim pływa. No i cóż, śmigamy. I mam nadzieję, że będziemy łowić jakieś rybki. Wczoraj coś tam było, coś tam się działo, ale za mało, żeby się pochwalić, taka prawda. Dobra, idę pompować. No dobra, moi drodzy, to już ponton mamy gotowy. Pakujemy jeszcze wędki z przynęty i gonimy. No. Liczę na to, że dzisiaj coś siądzie. Wczoraj fakt faktem była ładna pogoda, ciepełko. Dzisiaj jest ostatni dzień, gdzie jest w okolicy tam 0 plus 2 mniej więcej. Mam nadzieję, że to wykorzystamy jeszcze i coś złowimy. Ale czy tak będzie, to zaraz zobaczycie. Ale już się przepogadzę. Jeszcze nie wiem, może i tak być. Malutki, dobra, przyniosę. Jaka zimna woda. Przyklejony do dna, bo pijawki. Taki, już tam gdzie stać. Ale palą, myślałem, że sandacz. Sandaczowy. Już jesteśmy na brzegu z powrotem. Niestety dnia dzisiejszego warunki ekstremalne, jeżeli chodzi o ponton. Zimno mega, niesamowicie. W każdym bądź razie tak, ponton poradził sobie nawet na tak dużej fali, na takim dużym wietrze. Silniczek również sobie poradził.
daliśmy radę, przeżyliśmy, co najważniejsze, więc myślę, że jest ok. No i cóż, na pewno zobaczycie więcej akcji z pontonu, jak tylko pozwoli na to pogoda. Mam nadzieję, że rybki też będą wtedy dopisywać. Oby tak było. Na tym tyle. Na razie.